Skoro mnie tu zaproszono, to od razu... Spokojnie, bo to... Można brawa jak nigdy, pewnie. Dobrze, a teraz proszę oddawać prezerwatywy. Proszę bardzo. Kto dostał? A, już pod nogę schował. Już, proszę bardzo. Oddajemy, proszę bardzo. Proszę to oddać. Śmiało, telefon mówiłem. Proszę bardzo. O, już w kieszeni było, już. A pan już nałożył! Ludzie! To jest to, przy granicy nie ma żartów! Ludzie! O, proszę bardzo, to jest Szczecin, proszę, proszę. O, ja może pokażę, proszę, proszę bardzo. Cztery poszły, trzy wróciły. Do wtorku starczy. Witam serdecznie, Szczecin. Bardzo się cieszę, że powróciłem po latach na tę parafię. Bardzo miło was, parafianie, zobaczyć. Naprawdę widzę, że jest sporo młodzieży. Bardzo mnie to cieszy. Dlatego krótki apel do młodzieży. Proszę bardzo. Stop witaminy, stop maniny, stop dziewczyny, it's my life. Parafianie. Kościelny, zapraszam do mnie. Już lecę do księdza, będzie, niech będzie pochwalony. Nasz ksiądz, kochany. Tyle księdza nie było, ksiądz wrócił na naszą parafię. Wasza eminencjo, wasza emancypancjo, nasz ty spumisanie. Księże, celebrancie, błogosławione łono i wszystkie sutki, które ssałeś. Tyle my czekali na księdza, wróciła Juczenka. Dobrze. Syn marnotrawny. Dobrze, kościelny, ja też się cieszę, że wróciłem do parafii, tylko od tygodnia jestem, dodzwonić się do was nie można. Bo ja teraz jeszcze dodatkową pracę mam, jeszcze biegam, załatwiam, jeżdżę teraz kierowcą autobusu jestem, taki mam dodatkowy, autobus mam taki z toaletą w środku, normalnie. No i kurs mi się trafił do Lichenia, no. Ładna wycieczka. Ateistów wiozę. Słucham? Niewierzących do Lichenia wiozłem, ale tak się rano strułem, tak mi coś nie podeszło, zaszkodziło, że całą drogę w toalecie przysiedziałem. A wie ksiądz, jak się ciężko autobus z kibla prowadzi? To wyście autobus z toalety prowadzili? Ale dojechałem na miejsce, to już wszyscy wierzyli. Misjonarz! O. Ja pierwszy raz taką bogobojną wycieczkę wiozłem. Nikt nie siedział, wszyscy na klęcząco jechali. Książeczki porozdawałem, to wszystko wyśpiewali. Kurwa. Wszystkie pieśni, nawet spis treści. No. Różańce to normalnie jak nunczaka chodziły, tak się modliły. Takich to mogę wozić, naprawdę. To była wiara, widać było. Na klęcząco wyszli wszyscy zadowoleni. Niektórzy to nawet dermę z siedzeń powyrywali tak mocno. Tak wierzyli i się przekonali. Można. A te stare babcie, te jak wiozę te róże, nie? One tylko do autobusu wsiądą, jedna piosenka, później bania z panie Licheń. Połowa to nawet nie wie, że w Licheniu była jakoś tak. Wokół kościoła powoził, to za mną by była tak. Dobrze, kościelny, powiedzcie jeszcze mi bardzo ważną rzecz. Nikt nie chce mi tego powiedzieć, a wy zapewne wiecie. Powiedzcie mi, co się z poprzednim proboszczem stało? No tego nikt nie wie, ale tego ministranta też przenieśli. Musi jaka rodzinna sytuacja była, no. Czyli działo się za poprzednika? Trochę się działo, ale poprzednik ksiądz fajny, taki bardziej biznesmen był. No taki, dużo zrobił w kościele. Co na przykład? No wpłatomat postawił w kościele. Terminal był przy tacy, można było kartą płacić. Niektórzy to mogli nawet u księdza zbliżeniowo.
Normalnie, kartą i na cipa. A to nie głupie, tym bardziej, że kasa w parafii pusta, trzeba parafię ratować. Macie jakieś nowe pomysły? Jest jedna propozycja, bardzo chcą, żeby ksiądz poświęcił ten nowy klub Gogo. Czy się zdurnieli? To jest niewierne miejsce, moja noga tam nigdy nie postanie. Ale oni dają 5 000. Mogę we wtorek. We wtorek ksiądz nie bardzo może, bo we wtorek bawimy się w chowanego. Jak bawimy się w chowanego? 2 pogrzeby mamy. Może będzie trzeci, ale stary Leczkowski się waha. Ale rodzina się zdecydowała, także chyba się nie wycofa. Poza tym już mu grób wykopali, taki ładny, kwadratowy, taki 8 na 12 metrów. Taki duży? Taki duży, no bo lud z kół nie mogli się dokopać, to sapera wzięli, nie? Ale źle proporcje dobrał. Jak podłożył, jak pif, to starą Kleczkowską to 3 alejki dalej przeniosła. Ale ładnie leciała. Dobre noty dostała, nawet telemarkiem wylądowała. Tym bardziej ona zadowolona była, bo ona tam nie chciała leżeć, bo dla niej tam za głośno było, nie? Więc teraz wylądowała na starym Józefiaku, a ona wcześniej za życia do niego zelówki paliła, no to się połączyli, nie? A co na to żona Józefiaka? Żona Józefiaka nie widzi, bo pod nimi leży, no. Niech mają coś od życia. Dobrze, Kościele, w takim razie te gogo przenieście na środę. Na środę, a we wtorek kto się nie schowa, ten się kryje. No i pięknie, ksiądz wróci od razu, grafik jest zapełniony, elegancko. A, jeszcze jedna sprawa, jeszcze jedna ważna sprawa. Jest taka sytuacja, że trzeba uważać teraz, musi ksiądz plebanie ryglować, zamykać, bo kradną. Kradną? Kradną, tak. Poprzedniego księdza okradli. Jak? Na wnuczka. A co ukradli? No, głównie wino. Wino, żadna strata. No, ale całego tira. Jak to całego tira? Całego tira, bo ksiądz produkował swoje wino, takie dedykowane robił. On miał nawet taką firmę, która się nazywała Ksiądz i Synowie, w skrócie KIS. I oni produkowali te wino, które się nazywało Mszato Mordo. Mszato Morco? Mszato Mordo, takie jedwabiste, takiej ciekawej, ulotnej apelacji, takim intrygującym infragransie, z taką lekką domieszką nuty melancholii, takiego westwania, takiego pomarańczowego, czegoś po smaku, takiej chilloutowej, lekkiej, zbawiającej się nutki. Wiśniowe. I tego tira to na pewno złodzieje ukradli. Tira tak. A wino to my ze szwagrem schowali. Gdzie? W Wałbrzychu, w złotym pociągu. Ale tak kopie, że aż linie papilarne zdziera. Stary, durnowaty, kościelny, nic się nie zmieniło. To samo o księdzu mogę powiedzieć. Też się cieszę, że ksiądz dobrze wróci. Kościele, bardzo ważna rzecz. Ja swojej parafii nie poznaję. Powiedzcie mi, co się dzieje. Przecież w niedzielę ludzie z jednej nawy w drugą biegali. Wrzaski, krzyki były. Co to było? A to cuda były. Co? Cuda były. Stary Palisiak sam z wózka wstał. A propos, kto mu pozwolił wózkiem widłowym do kościoła wjechać? Styropian przywiózł. Po co? No bo ołtarz od przodu ocieplany. Czy wyście do reszty powariowali? Po jaką cholerę ołtarz ocieplać? Poprzedni ksiądz kazał ocieplić wizerunek, no to... Jedziemy z tematem. Poza tym, takie luzy w kościele są, to sobie wjechał, co miał. No, no właśnie, luzy w kościele, młodzież do kościoła nie chodzi. O nie, młodzi nie chodzą. No, nie chodzą. Nie, młodzi to w ogóle nie chodzą. Nie chodzą, no. Dlaczego? Bo nie ma w kościele Wi-Fi. Czego nie ma? Wi-Fi nie ma w kościele. Jakiego Wi-Fi? No tego takiego w telefon chowany internet, tak jest. Że ma ksiądz telefon i jest
żeby był internet, to trzeba Wi-Fi mieć. I Wi-Fi jest schowane pod spodem. Że tego Wi-Fi nie widać, tak jakby go nie było. Że tutaj nie ma tego Wi-Fi, a jest internet z przodu, a Wi-Fi jest pod spodem schowany, tak żeby nie było Wi-Fi. Widać, że jest internet schowany pod Wi-Fi, a Wi-Fi jest pod internetem do Wi-Fi. Że jak ma ksiądz telefon i internet, a Wi-Fi nie ma. Kościelny, tłumaczcie mi prosto, co to jest Wi-Fi. Kurde, ja bym księdzu wytłumaczyć, żeby ksiądz uwierzył w coś, czego nie ma. Tak bez wina będzie ciężko. Dobrze. Przyniosę telefon, to pokażę następnym razem. Dobrze, zostawmy te po prostu wynalazki szatana. Bardzo was proszę, powiedzcie mi jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pół diecezji z nas się śmieje. Proszę powiedzieć, kto jasełko organizował. Ja żem organizował. Jak to kościelny wyglądało? No wstyd. Ale zaraz, problem był. Nikt nie chciał grać. Wszyscy mi odmawiali w ogóle. Jeszcze mi Kaziu takiego ramadanu w kościele narobił. Który Kaziu? Ten, co jak idzie, to trzy ślady robi, nie? Słucham? Ten, co w kapciach żelowych do kościoła przyszedł, nie? I ten, i... Taki Kazik, taki, no i on szedł i te rusztowanie zahaczył, nie? To rusztowanie się wypierdzeliło. Przepraszam bardzo, jak można rusztowanie zahaczyć? Normalnie. Czym? Haluksem. Jak haluksem, jak mówiliście, że w kapciach przyszedł? To widocznie źle rozmiarówkę dobrał, no albo go haluks wyprzedził, no przecież... Kaziu ma takiego haluksa, że on jest w stanie z haluksa na korytarzu za zakrętem światło włączyć. No. Ale przecież rusztowanie tak rypło, tam się ludzie wystraszyli, zaczęli uciekać, wrzeszczeć, krzyczeć. Kryśka zaczęła się dzieć. Która Kryśka? Ta chuda Kryśka. Która chuda? Ta, co się na niej leginsy marszą. Ta taka, kurde, ta. My na nią kurier wołamy. O. Kurier dlaczego? Ona ma przerwę między 2 a 7 na paczkę. No bądźcie mądry, kto jest kto, no. Na pewno ksiądz przy komunii pozna, no. Tylko trzeba szybko rękę zabierać. Bo potrafi bilet skasować. Nie wiem, która. To jest ta taka celebrytka gwiazda, co w te, takie futro się ubrała, cała w lisy. I jak te rusztowanie spadło, to ona tak się zaczęła drzeć, że się wszystkie lisy na płaszczu obudziły. I spierdzieliły mi do szopki, nie? No to myślę, dobra, chociaż zwierzęta mam, nie? Ratuję jasełka, jest już jakaś namiastka. Zgoda, zwierzęta były. Dlaczego Józefa nie było? No bo nikt nie chciał grać. To jest taka ważna postać. Ale pomijana. Józef był ojcem. Na mieście gadają co innego. Józefa nie było, muzyki nie było. Organista był na weselu i walczył do 5 nad ranem. Z kim? Sobieskim. Ale pokonał Sobieskiego, 2 Finlandczyków, Chopina, tylko w tiebreaku z Kwaśniewskim przegrał. Ale to już inna liga. Ale wrócił zmęczony, ale wrócił do kościoła, tylko taki był zmęczony, że się położył i w szopce zasnął. Świetnie, organista zasnął w szopce. No, ale dzięki temu zagrał Jezuska. Przepiękna szopka, prawda? Przepiękna szopka. Dziękuję. Wiedziałem, że będzie sukces. Mogę pisować z tą szopką w najbliższą niedzielę. Dajcie spokój. Wszyscy mówili, że nie wolno robić takich szopek. Kościelny, ale nie uda ci się. Wolno robić szopki, jasełka wolno robić, wszystko wolno. No, tylko nie w Wielkanoc.